A dzisiejsze nasze rozważania będą może troszeczkę nietypowe, ale mam nadzieję, że wyciągniemy dobre wnioski. Jeżeli ktoś chce się zapisać do klubu, Karol legitymację ma przygotowane. Jakoś nie chcą ujawnić członkowie klubu. Czy zgodzimy się z taką tezą, że życie ludzi, którzy nie znają Boga, jest beznadziejne i czasami straszne? Pomimo tego, że często ci ludzie pozornie mają się dobrze. Często ci ludzie, no najczęściej ci ludzie, jeśli chodzi o na przykład zaopatrzenie materialne, daleko przewyższają wierzących. Mówię oczywiście o pewnej średniej, nie o jakichś przypadkach szczególnych. Ale jednak jak się z nimi rozmawia, ich życie jest w zupełnej ciemności, ogromne smutko. Chciałbym dzisiaj mówić o tym, jaka jest reakcja, jaka powinna być reakcja nas na taki smutek życia ludzi niewierzących, a po części także i wierzących. Co nam mówi Biblia i jakie są nasze reakcje. Chciałbym na początek taki przykład podać, no, dosyć smutny, ale obrazujący coś, co można nazwać takim beznadziejnym życiem bez Boga. Wychowałem się z taką dziewczynką, która miała, nie wiem od którego roku życia, ale miała garba. Prawdopodobnie albo jako małe dziecko, albo już w czasie porodu złamano jej kręgosłup. No i oczywiście to się wiązało z tym, że była niska, garbata, jak często, jak może nie często, za czasów mojego dzieciństwa takie babcie widziałem czasami, które były takie przygarbione prawie, że pod kątem 90 stopni chodziły. Dzisiaj nie widuję już takich osób. I ona właśnie w ten sposób wyglądała. Dla kobiety no było to szczególnie trudne. Mężczyźni może mniejszą uwagę zwracają na urodę, na wygląd. Dla kobiet jest to ważne. No, chyba słusznie. Całe jej dzieciństwo było takie... Wiecie, jak to jest z dziećmi. Potrafią wywlec każdą sprawę i wykrzyczeć najgorsze rzeczy. Nieświadomi często, że robią krzywdę. I tak to też jej było w jej życiu. No, właściwie wszystkie te dzieciaki, które też znałem, z którymi się wychowywałem, no tak ją właśnie wskazywały palcami. Trudno nazwać było jej dzieciństwo szczęśliwym. No wiadomo, dorosła, no trudno wyjść za mąż w sytuacji, kiedy jest się takim człowiekiem, tak wyglądającym. A jednak któregoś dnia wyszła za mąż. Z tego, co pamiętam, to był bardzo miły człowiek, też chory. To małżeństwo trwało bardzo krótko. Nie wiem, ile to było, 2-3 lata on zmarł. I ona później przez wiele lat, przez prawie 25 lat pracowała. Czasami z moją mamą rozmawiała, miała taką nadzieję, że uda się jej dopracować do jakiegoś tam wieku emerytalnego i odejdzie sobie na emeryturę. Jakoś te ostatnie lata życia spędzi w takim spokoju. No i okazało się, że mając 51 lat, nie dożyła tej emerytury, zmarła. I w zasadzie powiem wam, że za kilka lat nikt o niej nie wspomni. Co byście powiedzieli o takim życiu? Przede wszystkim niesamowicie smutne, prawda? Życie, w którym właściwie ciągle było pod wiatr, ciągle było pod górę. Nie miała tej możliwości, nie miała tej łaski, przynajmniej ja nic o tym nie wiem, żeby poznać Boga, żeby poznać zbawienie. Nie miała takiej możliwości, żeby jej serce doznało jakiegoś uzdrowienia z tego powodu. Bo przecież właśnie w takich sytuacjach nie ciało cierpi najbardziej, ale serce cierpi. Można powiedzieć, że jej życie nie odbiło się właściwie w żaden sposób na życiu innych ludzi, że nie pozostanie nawet ślad po jej życiu.
Podejrzewam, że byłaby niesamowicie zdumiona, gdyby dowiedziała się, że dzisiaj tutaj o niej króciutko mówię. Ale chciałbym zwrócić uwagę naszą, że mnóstwo ludzi tak żyje. Mnóstwo ludzi. I ci ludzie są wokół nas. To nie są jacyś ludzie nam nieznani. To są często ludzie, którzy mieszkają drzwi w drzwi, płot w płot, których często widujemy nawet codziennie, idąc do swojego ulubionego sklepu, pracując nawet z nimi. Zaprawdę jest tak, jak mówi Boże Słowo, że człowiek jest jak trawa. Rano kwitnie, a wieczorem już jej nie ma. Nie ma. Czy wiecie, że nad takimi ludźmi Bóg okazuje miłosierdzie? To my takimi ludźmi jesteśmy. Dla Boga i ta dziewczyna, o której wspominałem na początku, i miliony, miliardy innych ludzi mają swoje miejsce w Jego sercu. Jakie to ma konsekwencje, jakie to ma znaczenie? Chciałbym, żebyśmy dzisiaj o tym sobie powiedzieli. A ponieważ mamy być na obraz Boga, to jakie z tego wynikają konsekwencje dla nas? Biblia mówi nam, że Bóg jest miłosiernym Bogiem. Jest miłosiernym Bogiem. Zarówno dla zagubionych, jak i dla pokutujących. A jest On szczególnie miłosierny dla zagubionych. W Księdze Jonasza znalazłem taki werset w 4 rozdziale, w 11 wersecie, tak oto Bóg mówi do Jonasza, a może od 10 jeszcze. A Pan rzekł, ty żałujesz krzewu rycynowego, koło którego nie pracowałeś i którego nie wyhodowałeś. Wyrósł on w ciągu jednej nocy i w ciągu jednej nocy zginął. A ja nie miałbym żałować Niniwy, tego wielkiego miasta, w którym żyje więcej niż 120 tysięcy ludzi, i uwaga, którzy nie umieją rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe, a nadto wiele bydła. Oczywiście, kiedy czytamy Biblię, to znajdujemy Boga pełnego miłosierdzia, pełnego miłości, ale tutaj w taki niezwykły, prosty, jednoznaczny sposób Boże Słowo mówi nam, że Bóg z ogromnym współczuciem patrzy na ludzi, którzy nie umieją, nie potrafią rozróżnić między tym, co prawe, a tym, co lewe. Oczywiście chodzi o przeciwieństwa. Można powiedzieć, że nie umieją rozróżnić między tym, co dobre, a tym, co złe. Między tym, co prawdą, a tym, co kłamstwem. Bóg lituje się nad ludźmi, którzy nie potrafią, nie mają takiej umiejętności. Nie mają takiej umiejętności. W przeciwieństwie do ludzi wierzących, którzy taką umiejętność posiedli, a przynajmniej powinni byli posiąść. I znajdujemy ten fragment w liście do Hebrajczyków, w rozdziale i 5, i 6. Ale z 5-12 werset przeczytamy. Biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami. Tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Staliście się takimi, że wam potrzeba mleka, a nie pokarmu stałego. Człowiek wierzący to człowiek, który ma umiejętność rozeznawania. Wie, co jest dobre i wie, co jest złe. Już z tego wynika, że Bóg inaczej traktuje, nie chodzi mi o to, czy lepiej, czy gorzej, inaczej traktuje niewierzących i wierzących. Na pewno, kiedy mówimy o wierzących, mamy świadomość, że są oni dziećmi Bożymi. I już z tego faktu wynikają pewne przywileje. Po prostu własnemu dziecku wiele się wybacza. Prawda? Własnemu dziecku wiele się wybacza. Ale też własne dziecko jest pod szczególną opieką.
I zgodzimy się chyba też z tym, że jeśli mówimy o własnych dzieciach, to staramy się je uchronić. Bez względu na to, co one czynią. One mogą nie chcieć nawet tego. Ale staramy się je uchronić od konsekwencji ich złego postępowania. Jest wielką łaską być dzieckiem Bożym. A mimo to również te dzieci Boże przeżywają czasami straszne chwile. Tutaj widzimy Boga, który lituje się nad całkowicie niewierzącymi ludźmi. Przecież Niniwczycy to byli poganie. I chociaż w wyniku działalności Jonasza nawracają się, pokutują w zasadzie, czytamy o tym, że pokutują. Czyli przyznają się do tego, że żyli źle. Bóg w wyniku ich reakcji zatrzymuje swój sąd nad Niniwą. On jest zatrzymany na 300 lat. Niniwa będzie zburzona, ale 300 lat później. A w tej sytuacji Bóg mówi do Jonasza, czy nie mam okazać miłosierdzia ludziom, którzy nie wiedzą co prawe, a co lewe, nie mają umiejętności rozeznawania? Ale też często dzieci Boże są sprawcami, można powiedzieć, wielu przykrości, jakie spotykają ich ojca. Tak jak nasze dzieci czasami są sprawcami przykrości, które nas spotykają. Nic tak bardzo nie boli, jak to, co dzieje się w wyniku działalności własnego dziecka. Obce dziecko może narozrabiać i żal nam tego dziecka, ale jak własne narozrabia, to boli w dwójnasób. Bo to jest ktoś, kto jest z mojej krwi, ktoś, kto jest z mojego ciała. Tylko Księga Jeremiasza, rozdział 13, wersety 16 i 17. Tak oto mówi Pan Bóg do w końcu swoich wybranych, do swoich dzieci. Oddajcie Panu, waszemu Bogu, chwałę, zanim zapadnie ciemność i zanim wasze nogi się potkną o mroczne góry. Gdy będziecie wyglądać światła, On zamieni je w ciemność, a obróci w pomrokę. To jest ostrzeżenie, jakie Bóg kieruje do swojego ludu. A jeżeli tego nie usłuchacie, moja dusza w ukryciu płakać będzie z powodu waszego wygnania i moje oko zaleje się łzami, że trzoda Pana pójdzie do niewoli. Owszem, Bóg wydaje pewien wyrok, to prawda. Ale bardziej dzisiaj chodzi mi o to, żebyśmy zobaczyli Boga, który jest pełen współczucia. Bóg nie ukrywa swoich uczuć. Słowo współczucie dosłownie oznacza współodczuwanie. Współodczuwanie. Bóg mówi, że jeżeli nie posłuchają Go, jeżeli będą mieli twarde serca, to będzie zmuszony wysłać ich do niewoli. Ale On sam z tego powodu nie będzie się cieszył, nie wyda uczty, nie będzie radości w niebie. On, mówiąc takim ludzkim językiem, znajdzie sobie miejsce w ukryciu i tam będzie płakał. I tam będzie płakał nad swoim ludem. Jakże innego Boga poznajemy, kiedy czytamy takie wersety. Nie jest On tak różny od tego, którego zwykle znajdujemy w Biblii, ale widzimy, że jest to Bóg, któremu niesamowicie zależy na tym, aby życie człowieka było pełne pokoju, miłości, błogosławieństwa. Inny fragment znajdujemy w Ewangelii Łukasza, w rozdziale 19, gdzie w wersetach od 41 do 44 tak oto czytamy. A gdy się przybliżył, chodzi o Pana Jezusa, ujrzawszy miasto, zapłakał nad nim. Mówiąc, gdybyś i ty poznał w tym to dniu, co służy ku pokojowi, lecz teraz zakryte to jest przed oczyma twymi. Gdyż przyjdą na ciebie dni,
że Twoi nieprzyjaciele usypią wał wokół Ciebie i otoczą i ścisną Cię zewsząd i zrównają Cię z ziemią. I dzieci Twoje w murach Twoich wytępią i nie pozostawią z Ciebie kamienia na kamieniu, dlatego żeś nie poznało czasu nawiedzenia swego. Prawie 700, ponad 700 lat po tym pierwszym tekście, który przeczytaliśmy z Jeremiasza, kiedy Bóg zapowiadał wysłanie swojego narodu do niewoli, w międzyczasie ten naród wrócił z niewoli po 70 latach, zgodnie z Bożym proroctwem. Nad Jerozolimą, czyli nad własnym narodem, staje Mesjasz, Syn Boży, i płacze. Płacze, ponieważ wie, jaka jest przyszłość. Zna przyszłość. Powiada, gdybyś poznało, gdybyś poznało. A w innym tekście ewangelicznym przeczytamy wielokrotnie. Tak wiele razy chciałem was zgromadzić, jak kokosz zbiera pisklęta swoje. To jest niesamowicie piękny obraz. Nie wiem, czy ktoś widział. Ci, co mieszkają na wsi, widzieli, ale mieszkańcy miasta nie wiedzą w ogóle, o co chodzi. Wiemy, tak? Kwoka te swoje pióra tak pięknie rozkłada, te śliczne kurczątka biegną z każdego końca podwórka i chowają się pod te skrzydła. I tam im nie grozi niebezpieczeństwo. Nawet jeżeli zaatakuje jastrząb, to jastrząb uderzy w matkę. One pozostaną bezpieczne. I Jezus mówi, tak właśnie chciałem was zgromadzić. Chciałem wam zapewnić bezpieczeństwo, a jednak nie chcieliście. I reakcją nie jest gniew, nie jest wyrok, który Jezus wykrzykuje, ale jest płacz. Płacz nad tym narodem, który jest tak nieposłuszny, a przecież ten naród niedługo już będzie wbijał gwoździe w jego dłonie. Ja wiem, że gdyby tu siedział Żyd, to by głośno protestował, że to nie oni, że to Rzymianie. Ale Biblia mówi bardzo wyraźnie, że to i oni, i Rzymianie. Pełni współczucia byli również apostołowie. I jakby nie zwracamy często uwagi na to, patrząc na jakby ważniejsze sprawy. Ale dla nas to jest ważne, bo chciałbym, żebyśmy dzisiaj doszli do pewnych wniosków. Z Dzieł Apostolskich 2:40 to będą tylko pewne przykłady, nic więcej. Piotr składa świadectwo i napomina ich, mówiąc, ratujcie się spośród tego pokolenia przewrotnego. Ratujcie się. Człowiek, który chce pomóc, nie grzmi, nie przeklina, nie zapowiada sądu, ale gdzieś z głębi swojego serca wydobywa słowa, które miałyby przekonać słuchaczy. I dlatego Piotr mówi, ratujcie się. Jakbyśmy dzisiaj mieli to uspółcześnić, być może brzmiałoby to w ten sposób, ludzie. Ludzie, ratujcie się, bo jeżeli się nie uratujecie, to zginiecie. Czy nie widzicie, że wasze życie jest na włosku? Tak nie mówi człowiek, któremu na niczym nie zależy. Tak mówi człowiek, który naprawdę przeżywa to, że stoi przed ludźmi skazanymi na śmierć. I chce im pomóc. Chce im prawdziwie pomóc. Dalej 3:19-20. Przeto upamiętajcie się, to jest drugie kazanie Piotra. Nawróćcie się, aby były zgładzone grzechy wasze, aby nadeszły od Pana czasy ochłody i aby posłał przeznaczonego dla was Chrystusa, Jezusa. Aby nadeszły od Pana czasy ochłody. To jest podobne stwierdzenie jak ojca czy matki, która mówi do dziecka, dziecko, nie czyń tego więcej, a zobaczysz, że do twojego życia przyjdzie spokój. Nie będzie tego, co było do tej pory. Nie będzie krzyku,
nie będzie może i bicia, nie będzie konsekwencji. Czasy ochłody, słowo ochłoda kojarzy się z takim odpocznieniem, z czymś miłym, sympatycznym. I Piotr mówi, jeżeli się uratujecie, przyjdzie do waszego życia ochłoda. Przyjdzie spokój, przyjdzie wyciszenie. To nie jest mowa o wyroku, to nie jest straszenie ludzi. To jest, można powiedzieć, wylewanie serca przed ludźmi. Piotr naprawdę kochał swój naród. On naprawdę kochał tych ludzi. I wreszcie z dzieł apostolskich jeszcze jeden fragment wybrałem. 7:60. Niezwykły fragment. Otóż Szczepan umiera, padłszy na kolana, woła donośnym głosem, Panie, nie policz im grzechu tego. A gdy to powiedział, skonał. Wiemy, o co chodzi. Szczepan był kamienowany. I zamiast wołać do Boga o sprawiedliwość, zamiast słusznie domagać się, żeby Bóg ukarał tych złoczyńców, on z wielką miłością ich traktuje. Mówi, Panie, nie policz im tego grzechu. Ja odchodzę do Ciebie, ale oby moja krew nie spoczęła na nich, nie była dla nich przekleństwem. Nie policz im, Boże, tego grzechu. Czy nie dziwi nas, że w Biblii jest tyle fragmentów, które mówią o takim niezwykłym podejściu człowieka, prześladowanego człowieka, bądź też samego Boga nawet, do tych, którzy są adresatami Jego słowa, Jego miłości i często nawet ją odrzucając, jednak doświadczają współczucia, doświadczają Bożej miłości, współczującej miłości. Bóg chce litować się nad ludem swoim. I apostołowie też chcą, aby ludzie, którzy doświadczają Ewangelii, byli ratowani, żeby naprawdę przeżywali bliskość Pana. Chcą współczuć im, wyciągają do nich ręce. Nawet jeżeli są krzywdzeni, to ich błogosławią. Przecież również Pan Jezus przybijany do krzyża modli się, Ojcze, nie policz im tego grzechu. Wybacz im ten grzech. To są tylko wybrane fragmenty, ale Biblia jest pełna takich fragmentów, które pokazują zupełnie inne, tak na pozór dosyć surowe i sprawiedliwe oblicze Boga, ale też i czasami patrzymy na Pawła, jak twarde słowo wypowiada o usuwaniu na przykład ludzi ze zboru, jak twardo mówi o zdrajcach Kościoła. Znajdujemy go, kiedy się przyjrzymy jego wypowiedziom, troszeczkę innego. Gdzieś jest ta pełnia. Jest i ta surowość, jest i to zdecydowanie, jest i sprawiedliwość, i prawość, ale jest też to serdeczne współczucie. Jest coś, co czasami umyka naszej uwadze i co być może umyka też naszemu życiu. Co nam jeszcze mówią teksty biblijne? W pierwszym liście Piotra, w 3:8, możemy przeczytać takie słowa. A w końcu bądźcie wszyscy jednomyślni, współczujący, braterscy, miłosierni, pokorni. Zobaczcie, gdzie umieszczono słowo współczucie. Temu słowu towarzyszy jednomyślność, braterstwo, miłosierdzie i pokora. To nie jest przypadek. Jeśli jest jednomyślność, to zaraz się pojawia współczucie. Jeśli jesteśmy jednej myśli, no to jak sobie nie współczuć? Jak nie współodczuwać? Przecież jesteśmy jedno. Jesteśmy jedno. Jeżeli ktoś jest w małżeństwie, to wie, że nie jest w stanie nie współodczuwać tego, co przeżywa żona czy mąż. To jest niemożliwe. Jeżeli jesteśmy w rodzinie, to czasami dziecko choruje, to bardziej przeżywa to matka niż to dziecko.
Dlatego, że współodczuwają. Jest wspólnota, która przewyższa wszelkie ograniczenia. To jest ta wspólnota miłości, braterstwa. Ale też jest taka pokora w tym wszystkim, ponieważ człowiek jakby zniża się do poziomu tego potrzebującego, tego, który cierpi, tego, który ma jakieś problemy, może choruje. Także często nam brak cierpliwości, kiedy inni w naszym rozumieniu zawodzą, nie zachowują się tak, jak powinni. Notabene może to być prawdą. Ale nie wystarczy wtedy być człowiekiem, który głośno deklamuje pewne formułki biblijne, który mówi, Pan mówi tak, albo Biblia mówi tak. To nie pomaga. Kiedy Niniwczycy zbuntowali się przeciwko Bogu, to Bóg mógł wysłać tam Jonasza i kazać mu mówić, i Jonasz chętnie by pojechał wtedy. Z powodu waszych win jesteście przeklęci. Ale Bóg posłał tam Jonasza, aby mówił w jego imieniu. Nawróćcie się, chcę was uratować. Chcę, abyście żyli. Bóg starał się znaleźć pomiędzy tymi ludźmi i myśleć ich kategoriami. I Bóg zobaczył coś, co było oczywiste. Oni nie wiedzą, co to jest dobre, co to jest złe. Oni nie wiedzą, co to jest prawe, co to jest lewe. Jakże mogę się nad nimi nie zlitować? Czy wiecie, że czasami jako dzieci Boże jesteśmy właśnie w takiej sytuacji? Tak się zapętlimy w różnych sprawach. Tak się pogubimy w różnych sytuacjach, że stajemy się przykrymi dla innych. Stajemy się, mówiąc delikatnie, niesympatyczni. I niesamowicie ważne jest wtedy, jeżeli tacy ludzie trafią na kogoś, kto im współczuje, kto ich otoczy ramieniem, kto im powie, kocham cię. Ach, jeżeli sobie chcesz poszaleć, no trudno, ja to przetrwam. Przychodzi wtedy uspokojenie. Przychodzi taka ochłoda do życia i zaczyna mózg funkcjonować, zaczynają myśli funkcjonować. I człowiek zaczyna dochodzić do wniosku, że to nic nie daje, że będzie szalał, ponieważ nie ma rozwiązania i tak. Ale już wie, że ma przyjaciół wokół siebie. Już wie, że ma się na kim oprzeć. Już wie, że z kimś może porozmawiać. Już wie, że może chwycić za telefon w kolejnej sytuacji i wie, do kogo zadzwonić. I wie, że nie usłyszy słów pretensji. Ale usłyszy słowa, czy to pocieszenia, czy miłości. Czy też usłyszy słowa zachęty. To nie usprawiedliwia oczywiście każde nasze wybryki. Nie usprawiedliwia. Jak ta przysłowiowa szyba, która jest takim przykładem używanym wtedy, gdy mówi się o wybaczeniu grzechów. Można wybaczyć komuś, że rozbił szybę, ale trzeba ją wstawić. I ktoś musi za to zapłacić. Mówimy o dwóch różnych sprawach. Ja nie chcę poruszać dzisiaj tematu konsekwencji, zadośćuczynienia i tak dalej. Myślę, że tak dużo o tym mówimy, że każdy to rozumie. Natomiast mało mówiliśmy właśnie o tej drugiej stronie. Tej stronie, kiedy właśnie takim ludziom, a tymi ludźmi my jesteśmy, po prostu my, często trzeba współczucia, trzeba podania ręki, trzeba pocieszenia, trzeba takiego podejścia, w którym więcej jest serca, a mniej takiej chęci oceniania. My mamy być na podobieństwo naszego Pana, a nasz Pan jest Bogiem współczującym. Przyznajmy się sami przed sobą, czy pamiętamy o tym na co dzień, że Bóg jest Bogiem współczującym. Myślę, że raczej nie pamiętamy o tym. Nie dlatego, że nie wiemy tego. Po prostu jest to ta dziedzina życia, która, wiecie czego wymaga? Wymaga, żebyśmy przestali się skupiać na sobie. Egoista to człowiek, który skoncentrowany jest na sobie.
Powiem coś, co może być niepopularne. Czy wiecie, że ludzie, którzy naprawdę cierpią, mogą być straszliwymi egoistami? Ich cierpienie jest wynoszone jako największa z możliwych ofiar i wszyscy muszą jej składać hołd tej ofierze. Wszyscy muszą składać hołd temu cierpieniu. A jak ktoś tego nie czyni, no to jest zły, niedobry, to jest najgorszy. Tak więc nawet człowiek, który jest w ogromnym cierpieniu, może być straszliwym egoistą. To, czego Biblia nas uczy, to żebyśmy przestali się skupiać na sobie. Nawet jeżeli jesteś w wielkiej chorobie i nawet jeżeli masz prawo z tego powodu oczekiwać miłości, współczucia, to jeżeli będziesz z takim nastawieniem, to nigdy nie okażesz nikomu współczucia, bo będziesz uznawał, że tobie się on należy w pierwszym rzędzie. Bo twoje cierpienie jest wyższe, większe, trudniejsze od tego, co przeżywa ta inna osoba. A skąd wiesz, że tak jest? Nie brakuje ludzi, którzy w chorobie dają sobie znakomicie radę. Naprawdę. Ale są ludzie, którzy nie umieją sobie dać rady z prostymi problemami, które przychodzą do ich życia. I załamują się wtedy, kiedy muszą najprostszy problem rozwiązać. Ja nie mam zamiaru szukać usprawiedliwienia ani zrozumienia, dlaczego tak się dzieje. To nie jest czas ani miejsce ku temu. Na pewno były popełnione jakieś błędy wychowawcze. Ale czasami ludzie są tak skomplikowani, że może się okazać, że nic by nie pomogło. Po prostu tacy są. Może ta ich postawa też jest błogosławieństwem dla Kościoła, który może przestać się skupiać na sobie, a zacząć zauważać, że są ludzie, którym trzeba pomóc. To jest okazja, aby czynić służbę. Aby czynić służbę. Czy jestem egoistą? A któż by się nam przyznał do tego, że jest egoistą? Właśnie. Właśnie. To jest prawdziwe spostrzeżenie. Każdy z nas w pewnym sensie jest egoistą, jest egoistyczny. Biblia mówi nam, że w liście Hebrajczyków 4,15, że mamy arcykapłana, który może współczuć ze słabościami naszymi. Dlaczego? Bo był doświadczony we wszystkim, podobnie jak my, za wyjątkiem grzechu. Kiedy w naszych trudnościach, w naszych słabościach modlimy się, to pamiętajmy, że my nie modlimy się w jakąś pustą przestrzeń. Nie modlimy się do jakiegoś świętego Boga, który nie rozumie nas. Bóg w tak niezwykły sposób utożsamił się z człowiekiem, że w Jezusie Chrystusie przyszedł na ten świat i doświadczył wszystkich naszych cierpień. Za wyjątkiem tych, które wynikają z grzechu. Doświadczył głodu, doświadczył opuszczenia, doświadczył obmowy, doświadczył fizycznego cierpienia, strasznego, jednego z najgorszych. A więc kiedy modlimy się do Niego i kiedy rozmawiamy z Nim, to On nas świetnie rozumie. I On z nami przeżywa wspólnie to, co my przeżywamy. To nie jest taki alabastrowy Bóg, który jest niczym nieporuszony. Zimny, dostojny, który mógłby powiedzieć tak, wiem, przyjmuję do wiadomości, zastanowię się, czy ci odpuścić, ale jest to Bóg, który mówi mi, jestem z tobą. Izajasz w przypadku zupełnie innej historii mówi, jeśli pójdziesz przez wody, nie zaleją cię. Jeśli pójdziesz przez ogień, on cię nie spali. A dlaczego? Bo Bóg będzie z tobą. Bo Bóg będzie ze mną. Kiedy Szadrach, Meszach i Abednego zostali wrzuceni do pieca, a właściwie nie wrzuceni do pieca, ale wprowadzeni do niego, była tam tak ogromna temperatura, że powinni zginąć. Ale nawet ten władca pogański mówi, któż to jest ten, który
jest z nimi, który im towarzyszy. Nie mieli prawa przeżyć, ale ponieważ Bóg był z nimi, przeżyli. Wszystko to, co przeżył Chrystus, jest wyjaśnione, w jakim celu to przeżył, w liście do Hebrajczyków 5:2. I żeby mógł współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, skoro i on sam podlega słabości. Czy znamy ludzi, którzy nie wiedzą i błądzą? Znacie takich ludzi? A wiecie, jaka jest najczęstsza reakcja? Powiem wam jaka. A jaki głupi, on nic nie rozumie. Nie jest tak? Jest tak, jest tak. Już mu 10 razy mówiłem. I znowu to samo zrobił. Ale czytajmy Biblię. Biblia mówi, jak może rozeznać człowiek, który nie wie, co jest prawe, a co jest lewe. No możesz mu mówić 10 razy. Wiecie, gdyby tu teraz siedział Chińczyk, nie znający żadnego innego języka i słuchał kazania, to czego byśmy oczekiwali od niego? No oczywiście, że zrozumie, no przecież no, kazanie było dobre, nie? No przepraszam, że sobie robię reklamę, no ale no, muszę coś powiedzieć. A on wstał, mówi, ja nic nie wiem, o co chodzi. Bo to nie ten język. Jest coś takiego jak duchowy język. Ten duchowy język nawet nie musi mieć słów, ale on istnieje. Ponieważ porozumiewamy się w duchu, więc wiemy, że on istnieje. Możesz mówić do człowieka 10 razy i on tego nie pojmie i nie zrozumie. Ale któregoś dnia staniecie naprzeciwko siebie, popatrzycie sobie głęboko, głęboko w oczy i nagle usłyszysz, wiesz co, ja teraz rozumiem. Jak to rozumiesz, jak nic nie powiedziałem? Jest duchowy język. Żeby ludzi przyprowadzić do zbawienia, żeby ludzi przyprowadzić do posłuszeństwa Chrystusowi, musimy mieć postawę Chrystusa. A o niej jest powiedziane, o nim, o tej postawie jest powiedziane, że on współczuje z ludźmi. Współczuje z ludźmi, którzy nie wiedzą i błądzą. Nie wiedzą i błądzą. Jest różnica pomiędzy ludźmi, którzy wiedzą i świadomie wybierają zło. Ale przyznajmy, że takich ludzi wcale nie jest aż tak wiele. Większość ludzi to ci, którzy nie wiedzą, a w związku z tym błądzą. Każdy z nas pewnie kiedyś poszukiwał jakiegoś adresu. Wchodził na jedną ulicę, na drugą, taki numer, no i nie mógł znaleźć. Czy z tego powodu jest głupi? Czy z tego powodu należy mu się jeszcze dodatkowe obciążenie, żeby powiedzieć mu niczego nie rozumiesz? On robi wszystko, co może zrobić. I my robiliśmy wszystko, co się dało zrobić. Ale nie wiedzieliśmy i dlatego błądziliśmy. Można nawet 10 lat chodzić do kościoła. Mówię świadomie, chodzić do kościoła. I przez to wzbudzać czasami naprawdę złe uczucia u innych ludzi. Bo patrzą, no, a on dalej to samo. No jak 10 lat temu kurzył te papierosy, tak je kurzy dalej. No i nic nie dociera do niego. I oczywiście można z wielkimi pretensjami do tego człowieka nieustannie podchodzić i tak łupać mu po głowie tydzień w tydzień. Jakby tak to obrazowo pokazać, to by okazało się, że tą głowę ma 3 razy większą niż każdy inny człowiek. To nie jest dobra metoda. Ja nie mówię, że należy zamykać oczy i udawać, że nie widzę. Nie o to chodzi. Chodzi o metodę. Metodę. Chodzi o to, żeby zacząć z tym człowiekiem współodczuwać. Wejść w jego rzeczywistość. Wejść w relację z nim. Zacząć z nim spokojnie, delikatnie poruszać różne kwestie, które mogą mieć wpływ na jego postawę. Abstrahuję od tych papierosów, ponieważ wiele innych jest problemów, o których powinniśmy byli powiedzieć jako od właśnie tych, które nie znajdują po tych wielu latach rozwiązania, a chodzi się 5., 10., 15. czasami rok do kościoła. Zanim wydamy wyrok, zanim
pojawi się ocena, zanim zdecydujemy o podjęciu takich czy innych kroków, najpierw trzeba wejść jak najgłębiej w relacje z człowiekiem i starać się go zrozumieć i starać się zobaczyć, dlaczego, co jest przyczyną. Ja myślę, że w wielu przypadkach okazałoby się, że ci ludzie nie wiedzą, co jest dobre, a co złe. No może to być zdumiewające w sytuacji, kiedy ktoś jest tyle lat w Kościele. No może być, to prawda. No ale tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. Często nie potrafimy właściwy sposób ocenić tego, co widzą nasze oczy. A Bóg patrzy na serce, jak mówi Słowo Boże. Człowiek patrzy na to, co ma przed oczyma. Bóg natomiast patrzy na serce. List do Kolosjan 3,12 mówi nam, że mamy być ludźmi, którzy mają przyoblec się w serdeczne współczucie. Mamy się przyoblec w serdeczne współczucie. Nie tylko we współczucie. Ono musi być serdeczne. Chyba nam się dobrze kojarzy słowo serdeczność, jako coś ciepłego, coś, co sprawia, że człowiek stara się wejść w bliskie relacje. A dopiero później pojawia się słowo współodczuwania. Zobaczcie, jaka niezwykła zbitka. Współodczuwanie zawiera w sobie to, że musisz mieć głębokie relacje z kimś. Ale mowa jest o serdecznym współodczuwaniu. Czyli mowa jeszcze o głębszej relacji, tak głębokiej, o jakiej normalnie na świecie nikt nie słyszy. Tak ma być w Kościele. Kościół to jest rodzina. To jest rodzina. Ja myślę, że jest takie serdeczne współodczuwanie między mężem i żoną, między rodzicami a dziećmi. To jest zamknięte do granic rodziny. Ale czyż Kościół nie jest rodziną? Przecież słowo brat i siostra, które pojawia się w Biblii tak często, to nie jest ozdobnik tylko. To nie jest taka figura retoryczna, żeby ładnie wyglądało. Ale coś kryje się za tym pojęciem brat, siostra. I właśnie tam ukryte jest to, ta rzeczywistość, która się określa tymi dwoma słowami. Serdeczne współodczuwanie. Mamy być przyobleczeni w Chrystusa ludźmi, którzy w serdeczny sposób współodczuwają to, co przeżywają inni wierzący. Jeśli chcemy pomóc ludziom niewierzącym, to o paru rzeczach powinniśmy pamiętać. Po pierwsze, powinniśmy zauważyć, że wokół nas żyją ludzie. Czy to jest dziwne, co mówię? Każdy powie, no przecież wiadomo, że żyją. Nie chodzi o to, co wiadomo. Nie chodzi o to, czy ty wiesz, że wokół ciebie żyją ludzie. Ci ludzie mają imiona, mają nazwiska. Ci ludzie są albo starsi, albo młodsi. Ci ludzie są chorzy lub zdrowi. Ci ludzie pracują lub nie pracują. Co wiesz o tych ludziach, którzy żyją wokół ciebie? No i tu byłby problem. Okazałoby się, że nic nie wiemy na ogół. Paradoksem systemu komunistycznego było to, że chociaż zbudowano te potężne mrówkowce i w takim pudełku umieszczono czasami tysiące ludzi, to okazało się, że właśnie w takich sytuacjach ci ludzie nic o sobie nie wiedzą. Bo nie wystarczy ludzi ścisnąć w jakimś miejscu. Nie wystarczy ich poustawiać obok siebie. Oni muszą chcieć, muszą jeszcze chcieć zobaczyć, kto żyje wokół nich. A kiedy to się może stać? Jeżeli mają współczucie. Jeżeli naprawdę współczują tym, którzy wokół nich żyją. A co za tym idzie, jeżeli z powodu tego współodczuwania chcą naprawdę im pomóc. Czasami słucham różnych rozmów w środkach masowego przekazu i wiecie, że najczęstszym powodem niepomagania
najczęstszym powodem niepomagania innym jest to, że ludzie, którym się zadaje to pytanie, czy pomagają innym, odpowiadają, że oni nie znają takich ludzi. Nie znają ludzi, którym trzeba pomóc. Nie znają takich ludzi. Chętnie by pomogli, ale nie znają takich ludzi. I dlatego często ci ludzie pomagają, można powiedzieć, bezimiennie i bezosobowo. Gdzieś tam wrzucą do jakiegoś kosza, jakiejś skrzynki. Nie interesuje ich, co się z tym dzieje. Czy to jest prawdziwa pomoc? Czy to jest prawdziwe współodczuwanie? Czy oni się naprawdę litują nad losem tych ludzi, którym coś tam przekazują, jakieś środki pieniężne, czy jakieś dary materialne? Otóż nie. Jeżeli mówimy o tym, co chrześcijanin może zrobić, a o tym przecież mówimy, to chrześcijanin, zauważając wokół siebie innych, może to zrobić jedynie wtedy, kiedy sam jest człowiekiem, który współczuje ludziom. Dlaczego Bóg posłał Jonasza do Niniwy? Dlatego, że kiedy Bóg spojrzał na Niniwę, tak pokazuje, jakby z góry na dół patrzył, ale to tak nie było, ale kiedy Bóg spojrzał na Niniwę, to zobaczył ludzi, którzy nie wiedzieli, co jest dobre, a co jest złe, co jest prawe, co jest lewe. I w Bożym sercu wzbudziło się pragnienie, ja to tak mówię bardzo obrazowo, jak dla dzieci prawie, ale wzbudziło się pragnienie, żeby tym ludziom pomóc. Żeby im pomóc, żeby ich nie zostawić w tej sytuacji. I stąd wysłanie Jonasza do Niniwy. Wiecie, że Jonasz doskonale wiedział, o co Panu Bogu chodzi. On świetnie to wiedział, ale wcale nie zgadzał się z tym. Tak a propos Jonasza, muszę o jednej rzeczy powiedzieć, bo kiedy czytałem tą księgę po raz kolejny, pierwszy raz dotarło to do mnie. Kiedy Słowo Boże dotarło do Jonasza, a to jest coś, co tak samo nas dotyczy, kiedy Słowo Boże do nas dociera, to Jonasz postanowił uciec do Tarszyszu, jak ktoś pamięta. Ale zadałem sobie nagle pytanie, a czemu Jonasz nie został na miejscu? Czemu Jonasz nie powiedział nie i został na miejscu? Jeśli czytamy Biblię, to zrozumiemy, że jeśli jesteśmy dziećmi Bożymi, to żadne dziecko Boże nie może stać w miejscu. Nie ma takiej pozycji, jak stanie w miejscu. Nie ma takiej pozycji. Jeśli ktoś nawet stanie w miejscu, to tak naprawdę cofa się. Nie ma status quo. Życie chrześcijanina jest dynamiczne. Albo się rozwija, albo niestety prowadzi do uwiądu. Nie ma stania w miejscu. Nie ma status quo. Jeśli więc chcemy pomóc ludziom, którzy są wokół nas, to najpierw musimy mieć w swoim sercu pragnienie, aby rzeczywiście ludziom okazać współczucie, miłość i wyciągnąć do nich rękę. To jest pierwsza bardzo ważna rzecz. Trzeba chcieć. Trzeba wiedzieć, dlaczego chcę. Trzeba wiedzieć, że wynika to z faktu, że mój Pan, mój Zbawiciel dokładnie to samo zrobił wobec mnie, wobec mojej osoby. Tak więc egoiści muszą umrzeć. Muszą się pojawić Boży ludzie. Dalej należy pójść dokładnie w ślady Chrystusa, czyli pójść, zacząć działać. Zacząć działać. Nie mieć w stosunku do tych ludzi oczekiwań nieuprawnionych. Czasami, kiedy patrzymy na nasz naród, to jest bliskie mojemu sercu, ale myślę, że nie tylko mojemu sercu, zadajemy sobie pytania przeróżne. Dlaczego tak postępują? Dlaczego tak czynią? Oj, myślę, że wielu z nas ma w swoim sercu taki ból, jak patrzy na nasz naród. Już w XIX wieku wspaniały, wielki polski poeta, romantyk Cyprian Kamil Norwid powiedział o Polakach, jesteśmy wspaniałym narodem,
ale żadnym społeczeństwem. To się potwierdza po 200 latach. Często zastanawiamy się, jak to jest możliwe. Dlaczego jeśli jedziemy do jakiegoś kraju, nie będę wymieniał z imienia, możesz zostawić auto otwarte, nawet kabriolet i nikt nie tknie niczego. Dlaczego są kraje, gdzie możesz dom otworzyć, zostawić otwarty? Nawet ludzie zostawiają kartkę na stole. Jeżeli przyszedłeś, obsłuż się, tam masz to. I nikt nie robi z tego powodu problemu. Zostaw u nas drzwi otwarte. Dobrze, jak drzwi zostaną. Ale jak ma być, jeżeli ludzie nie wiedzą, co jest dobre, co jest złe? No jak ktoś powie, jak to jest możliwe w chrześcijańskim kraju? No ale kto powiedział, że my jesteśmy chrześcijańskim krajem? Od tego zacznijmy. Kto to powiedział? Jesteśmy krajem ludzi religijnych. Religijnych. Ale nie jesteśmy krajem chrześcijańskim. I w historii swojej Polska nigdy nie była krajem w pełni chrześcijańskim. Nigdy. Być może wiek XVI to był wiek, gdzie mieliśmy na to szansę, to prawda. Mieliśmy na to szansę. Ale dzisiaj? Dzisiaj jest to żmudna orka na ugorze. A więc nie denerwujmy się, że nie ma oczekiwań. Czasami słyszę takie głosy. Ja rozumiem, że one są czasami wynikają z troski czy z chęci jakichś zmian. No, robimy tę ewangelizację i nic. Po pierwsze, to jest nieprawda, że nic. No, a po drugie, no słuchajcie, no gdybyście, przepraszam, że porównanie, gdybyście małpie dali złoty zegarek i banana, to co wybierze? No banana, no wiadomo. Koszula bliższa ciału. Jeżeli nie wiesz, co jest dobre, co jest złe, no to ciężko wybrać. To jest orka na ugorze, to jest ciężka praca. Być może ktoś dostanie ulotkę po raz 150 i dojdzie do wniosku, że jak mi dali po raz 150, to coś musi w tym być, no chociaż pójdę z ciekawości. Mówię być może, ja nie wiem. To Bóg jest tym, który decyduje. Ale jeśli mam współczucie dla ludzi, jeśli chcę ich ratować, to nie mam powodu, żeby się denerwować, że oni nie umieją wybrać tego, co dobre. No jak mają to wybrać? Wiecie co, to byłoby bardzo proste zrobić przebudzenie. Ogłosić, że dziś jest przebudzenie, a ponieważ to jest dobre, no to wszyscy przyjdą. No ale wiemy, że tak nie jest. Tak nigdy nie było w historii. I wreszcie jest jeszcze jedna rzecz, o której chcę powiedzieć. A propos chęci współodczuwania, współczucia i pomocy innym. Chcę posłużyć się pewnym przykładem. Wiele pań, które tutaj siedzą, urodziły dzieci. I oczywiście, kiedy je urodziły, ubrały je w odpowiednie tam ubranka, dały do ręki kasę i powiedziały, no to cześć, idź, dbaj o siebie, ucz się życia. A wiecie, że tak robimy z ludźmi nawróconymi? Ledwo? Przyjąłeś Pana Jezusa? No, to już teraz wszystko będzie okej. To bierz się teraz, masz tu 100 zł, idź sobie kup jedzonko i bierz się za porządną pracę. A jeśli naprawdę współczujemy ludziom, jeśli naprawdę chcemy im pomóc, jeśli naprawdę chcemy być dobrymi sługami Chrystusa, to trzeba się nad tymi ludźmi pochylić. Niemowlę nie może samo żyć. Duchowe niemowlę też nie może samo żyć. Egoista nigdy nie będzie dobrym sługą, bo ciągle będzie patrzył do swojego rozkładu zajęć i będzie patrzył. Dzisiaj to, jutro to. No nie, no, ja nie mam szans, żeby pomóc komukolwiek, no nie będę się angażował. Ale prawda jest taka, że jesteś egoistą. Za wyjątkiem własnego nosa, końca własnego nosa, niczego nie widzisz. I dlatego nie chcesz nikomu pomóc. Czy Chrystus był zajętym człowiekiem? Bardzo. Ale już słyszałem takie głosy, że nie był żonaty. To miał więcej czasu.
No to powiem wam, jest niezły argument. Ale nawet jeśli Chrystus byłby żonaty, wcale w niczym by to nie umniejszyło skali Jego służby. A tak a propos, powiem wam, że to, że ktoś jest żonaty czy nie, nie ma tu żadnego znaczenia. Mówię wam z doświadczenia. Żadnego znaczenia. Czasami mam wrażenie, że jak byłem kawalerem, to miałem mniej czasu niż teraz. Będąc 25 lat żonaty. A to tylko moja żona może skonfrontować. Nie ma to żadnego znaczenia. Czy chcesz być sługą Chrystusowym? To musisz poświęcić czas. Jak dziecko ma dojrzeć, jeżeli dziecko ma zacząć żyć pełnią życia, to trzeba poświęcić mu wiele, wiele lat. Kiedyś, niedawno temu w sumie, około 10 lat temu w Polsce był Luis Palo. Nie będę tłumaczył, kto zacz. Taki człowiek, który zajmuje się właśnie pracą z ludźmi nawróconymi z katolicyzmu głównie. Przynajmniej 10 lat temu miał zbór w Meksyku, nie wiem, gdzie jest teraz. I on stwierdził, że z jego doświadczenia i z doświadczenia jego współpracowników wynika, że aby człowiek stał się w pełni wierzący i żeby mógł swobodnie chodzić i rozwijać się i służyć, to jeśli nawraca się z katolicyzmu, potrzebuje 8 do 9 lat pracy z nim. 8 do 9 lat. Chcemy poświęcić te 8 czy 9 lat swojego życia na służbę? Jasne, że to jest pewna średnia. Jedni potrzebują dosłownie kilkunastu miesięcy, bo jednak krócej się nie da. Inni potrzebują nawet 20-30 lat. A są ludzie, którzy wychodząc z tego, no z tej religii, nie wyznania, potrzebują całego życia. I jeszcze jest im trudno. Człowiek na nowo narodzony jest jak niemowlę. Potrzebuje opieki. Ale tylko ci, którzy naprawdę współodczuwają, którzy są pełni współczucia i miłości, są w stanie ludziom pomóc. I wierzącym, i niewierzącym. O wierzących tylko wspomnę. Jan apostoł w swoim pierwszym liście powiada, że mamy miłować nie słowem, ale czynem. Jeśli jesteś bratem czy siostrą kogoś wierzącego, to nie mów mu ciągle za uchem, że go kochasz. Nie mów mu ciągle tego za uchem. Ale jeśli potrzebuje pomocy, to mu po prostu pomóc. Pomóż. A w swoim życiu przez te 20 prawie lat życia, no ponad 20 lat życia z Bogiem, pamiętam dwie osoby, które jak tylko mnie zobaczyły, to ciągle zapewniały mnie o ogromnej miłości chrześcijańskiej. Dwie takie osoby pamiętam. I wiecie, że ja od razu wiedziałem, że te osoby nie mówią prawdy. No ale co ja im mogę powiedzieć? Że ja to wiem, a skąd ja to wiem? Czas pokazał, że miałem rację. Czas pokazał, że miałem rację. Tych ludzi nie ma. Nie mów, że kochasz, ale zrób wszystko, co jest potwierdzeniem Twojej miłości i co jest wyrazem Twojej miłości. Po drugie, traktuj braci i siostry jak członków swojej rodziny. Jak członków swojej rodziny. Nie egoistycznie ja i moja rodzina, to jest zamknięty, zaklęty krąg, a reszta to są tacy doklejeni bracia, tacy kuzyni, dalsi i bliżsi. Kościół nie zna czegoś takiego. Kościół mówi o domownikach wiary. O domownikach wiary. A więc traktuj swoich braci i siostry jak własną rodzinę. I trzecia, bardzo ważna rzecz. Bez względu na wszystko, wiernie trwaj. Wiernie trwaj. W rodzinie nie muszę nikomu tłumaczyć, różnie to jest. A ktoś komuś nogę podłoży, a ktoś kogoś popchnie,
a ktoś się na kogoś brzydko popatrzy i tak dalej, i tak dalej. Ale Ty masz wiernie trwać. Masz być niezmienny, jak skała. Wszystko wokół niech się zmienia, ale ja trwam. Kiedyś, patrząc na wybryki narodu wybranego, Jozue powiedział, wiecie co, ja to parafrazuję, róbcie co chcecie, ale ja i mój dom chcemy służyć Bogu. Wy możecie robić co chcecie, ale ja i mój dom chcemy służyć Bogu. Ja chcę służyć Bogu. Moja rodzina chce służyć Bogu. I to jest niezmienne. Niezmienne. Czy powiemy na to amen? Amen. Nieśmiało, ale było amen.